Tak ważnego spotkania derbowego dla Neptuna Końskie i Partyzanta Radoszyce dawno nie było. Już w sobotę o godzinie 16 Koneczczanie, którzy są liderem czwartej ligi, na stadionie przy ulicy Sportowej podejmą Radoszyczan plasujących się na piątej lokacie. We wrześniu w Radoszycach górą był Neptun. Podopieczni Waldemara Szpiegi wygrali 0-2, a bohaterami tamtego pojedynku zostali strzelcy goli Marcin Thaler oraz Piotr Zieliński. Tego pierwszego w Końskich już nie ma, podobnie jak stopera Łukasza Rechowicza. Brak tych zawodników widać na boisku, bo Koneczczanie od początku rundy wiosennej nieco się męczą. Póki co Herda, Armata i spółka ciężko wywalczyli wygrane po 1-0 z Nidą Pińczów oraz Pogonią Staszów, ale też przegrali z drużynami teoretycznie słabszymi, Wierną Małogoszcz i Morawią Morawica. W klubie wiele mówi się o przetrenowaniu zawodników. Kilku graczy jak Zieliński czy Piwowar narzekają na drobne urazy. Ale na to najważniejsze pod względem prestiżu spotkanie wszyscy mają być gotowi na 100%. My na pewno będą to, wiadomo, pojedynek derbowy, zawsze się nosi swoimi prawami, dlatego zapraszam kibiców, dużo ludzi, żeby przyszło, żeby było dobre, fajne widowisko. Lepiej na wiosnę prezentuje się Partyzan Radoszyce. Podopieczni Jarosława Komisarskiego w swoich 5 rozegranych grach trzykrotnie zwyciężali. 5-0 z Hetmanem Włoszczowa, 2-0 z Unią Sędziszów, 1-0 z Kamienną Brody. Raz zremisowali po 1 z Naprzodem Jędrzejów i raz przegrali w ostatniej kolejce na wyjeździe ze Zdrojem Busko-Zdrój 3-0. W drużynie z Radoszyc nie ma żadnych kontuzji, są za to bardzo bojowe nastroje. Byłem na meczu pucharowym właśnie z Nidą Pińczów, jak grał Neptun. Są do ugryzienia, a jak będzie, no to boisko zweryfikuje. To prawda, no 2010 nie wygraliśmy z nimi, bo wtedy właśnie raz ostatni jeszcze ja, będąc zawodnikiem, zwyciężyłem przeciwko Neptunowi. Aczkolwiek no mam nadzieję, że sprawimy niespodziankę naszym kibicom w końcu i odniesiemy tam przynajmniej korzystny wynik. A jak będzie, przekonamy się już w sobotę. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 16 na obiekcie przy ulicy Sportowej w Końskich. Jeszcze w sobotę lub najpóźniej w niedzielny poranek ci, którzy nie mogą dotrzeć na stadion, będą mogli w TKN24.pl obejrzeć obszerny skrót tego meczu.